No i witam w poniedziałek. Muszę wam to pokazać, bo u mnie to jest zjawisko niecodzienne. Przy oświetleniu 0,2 W na litr rośliny zaczęły bąbelkować. To jest ewenement. Po tym włożeniu tego Silicatex do filtrów, no ktoś mi zajumał wodę z akwarium. Zaraz wam pokażę. Muszę zrobić małą pauzę. No, z boku akwarium. Jak wiecie, no u mnie kurde liście katapangu i tych korzeni jest trochę kurna w tym akwarium. Ta woda nigdy nie była przezroczysta. Nigdy nie była taka jak w akwariach tych roślinnych, takich ładnych, nie wiem, u tych takich kurna ludzi, którzy kurna chcą mieć tą czystą wodę. U mnie to zawsze była woda brudna, lekko herbacianym zabarwieniu, kurczę, i no i tak było. No a dzisiaj po pracy przyszedłem i efekt jest taki, tak jakbym kurna dołożył, nie wiem, z 20-30 W oświetlenia, zrobiło się jasno w tym akwarium i ryby jakby kurna fruwały w powietrzu. Oczywiście teraz są po karmieniu, więc trochę syfu tego z dna podniosły i tam pływa w tej toni wodnej coś. Ale no, zrobię wam na koniec zdjęcie za jakąś godzinkę, dwie, kiedy ta woda się po prostu przefiltruje, ustoi, kurna, jak się ryby uspokoją i sami zobaczycie, że po prostu no, no nie ma wody, no nie ma wody w akwarium. To jest efekt, efekt tego silikatu, kurna, który włożyłem do filtrów. Dobra, pauza i na ogólny jeszcze przejdę, na ogólny widok. Dobra, już nie będę specjalnie jakoś ustawiał tej kamery, żeby pokazać całe akwarium. Chcę wam tylko powiedzieć, że tak na szybko zrobiłem testy na krzem i tego krzemu już jest o 1/3 mniej po jednym dniu. Więc coś tam działa. No, jestem naprawdę trochę zaskoczony tą czystością wody, bo dla mnie to wygląda nienaturalnie. Znaczy nie wiem, może dlatego, że się przyzwyczaiłem do tego, że ta woda ma być taka lekko, z lekkim zabarwieniem. No a teraz to tak, no zresztą sami widzicie, no jasność w tym akwarium, jak nie wiem, a tu świeci tylko 75 W chyba, także no 300, czy tam 300, no 350 litrów akwarium, ale 300 litrów wody, więc rośliny zaczęły bąblować, no to jest naprawdę ta woda musi być przezroczysta. Przezroczysta. Dobra, dzisiaj króciutko, po tym półgodzinnym filmie, dzisiaj parę minut. Dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Hej. Aha, no relacja oczywiście będzie, nie, jeżeli nie jutro, to pojutrze. Co dalej się dzieje z tym krzemem u mnie w akwarium. No, hej.